Teresu, to pani dzisiaj miała przyjemność poprowadzić ten przegląd. Który to już przegląd? 8 z tego, co widzę na plakacie. 8 przegląd pieśni Maryjnej. No i właśnie, jakbyśmy je podsumowali? Jak to się zaczęło? To już 8 lat, tak? To już 8 lat w naszej kaplicy, ponieważ mamy piękną kaplicę, piękną wieś, staraliśmy się, żeby coś było to widać na zewnątrz. Zaczęłyśmy organizować pieśni Maryjne. No i tak się zaczęło, że tutaj co roku robimy w maju przegląd pieśni Maryjnej. Nasz zespół jeszcze nie tylko pieśni Maryjne śpiewa, ale również śpiewamy piosenki biesiadne, na których jesteśmy zapraszane na dożynki. No, uwieńczamy takie gminne uroczystości. Jeżeli tylko gdzieś jest potrzeba, to zespół jest bardzo chętny i zespół już w tym roku obejdzie 30 lat. Gratulujemy. Kto wystąpił podczas 8 przeglądu? Możemy te zespoły wymienić, chociaż te najważniejsze, chociaż możemy odczytać, jak pani ma tutaj. Sami Swoi, Stwójca, Jutrzenka z Rogoźnicy, Ale Baby z Berezy. Jeszcze były zespoły zaproszone spoza terenu gminy Międzyrzec Podlaski. Jest to zespół Wrzos z Konkolewnicy, Świderzanki ze Świderek, Czeremcha z Milanowa, Czerwone Korale z Zachajek, Worsianki z Worsy. I to były zespoły, które dzisiaj uświetniły tą naszą uroczystość Maryjną. Gdzie jestem i co miałem przyjemność obejrzeć i wysłuchać?
w najpiękniejszej miejscowości w gminie Międzyrzec Podlaskich, a mamy ich aż 33. Przychody, jest to moja miejscowość rodzinna, stoimy przed kaplicą, a przed chwilą mogliśmy razem uczestniczyć w przepięknym przeglądzie, ósmym już przeglądzie pieśni maryjnych. Zawsze odbywa się on w maju i zawsze wzbudza wiele takich pozytywnych emocji. Myślę, że zarówno pan redaktor, jak i wszyscy, którzy uczestniczyli w tym dzisiejszym przedsięwzięciu, poczuli, jak ważne w środowiskach naszej małej ojczyzny jest wiara, ale też tworzenie wspólnot. Dzisiaj taką wspólnotę tworzyły zespoły ludowe, nie tylko z gminy Międzyrzec Podlaski, ale również z okolicznych gmin, innych powiatów. To dobrze, że wzajemnie ogarniamy się i dobrze, że możemy doznawać takich pozytywnych emocji, pozytywnych przeżeń i tak wielu wzruszeń. Ten zespół z Milanowa chyba zrobił największe wrażenie tutaj. Wszystkich zapraszam na swój profil na Facebooku. Będą mogli wysłuchać państwo jednej pieśni maryjnej śpiewanej przez zespół Czeremcha z Milanowa. Gościliśmy go po raz pierwszy. Ewidentnie widać ten profesjonalizm w tym zespole, przepiękne głosy, ale też to, co towarzyszyło chyba nam wszystkim, no takie absolutne przeżywanie tego i autentyczność przekazu. Ja zawsze powtarzam, że w takich momentach ciarki przechodzą mnie po całym ciele, a ze wzruszenia głos mi drży. Faktycznie przepiękny występ, ale też chcę powiedzieć, że każdy z tych zespołów wniósł coś bardzo ciekawego, wartościowego. Wniósł taki autentyzm przeżyć, autentyzm w wykonaniu pieśni maryjnych. Pod dużym wrażeniem jestem zespołu Jutrzenka z Rogoźnicy wraz z dziećmi, a kapella, przepiękny występ. I tak naprawdę w każdym z tych zespołów doszukujemy to, co jest w tej ludowości istotne. Nie liczy się profesjonalizm, nie liczy się technika, ale liczą się emocje i dar przekazywania. Dzisiaj mogliśmy tego doświadczyć. Tak wysokiego poziomu i tak
przepięknych pieśni dawno, dawno nie słyszałem. Ukłony w stronę zespołu Czeremcha z Milanowa. Ciarki czuję się naprawdę zaszczycony, mogąc gościć Was na naszej ziemi międzyrzeckiej i słysząc tak anielskie głosy. A te anielskie głosy udzieliły się nam wszystkim, bo i wszystkie zespoły pokazały to, co mają w sobie najlepszego. Czyli autentyzm przekazu, serce, miłość, miłość wyrażoną do Matki Boskiej, ale też miłość wyrażoną do drugiego człowieka, gdy śpiewamy, jesteśmy razem, tworzymy tutaj wspólnotę, aby być zawsze razem i aby razem pochylić się nad tym przepięknym okresem, jakim jest maj i pieśń maryjna. Wszystkim gościom przybyłym, a przede wszystkim wspaniałym zespołom dziękuję za takie doznanie, wrażenia, przeżycia duchowe przede wszystkim. I serdecznie dziękuję tutaj na ręce pani kierownik, pani Teresy Pawlikowskiej za wielką pomoc, życzliwość, za tak wspaniałą współpracę. Bardzo, bardzo dziękuję.